Gdy byłeś mały, zapewne bałeś się ciemności, gdy troszeczkę dorosłeś. Wiedziałeś już o tym, że gdy gasisz światło na korytarzu, musisz zapinkalać to naprawdę szybko, bo inaczej straszydła cię dormą. I mniej więcej w takiej sytuacji znajdują się niektóre banki centralne, przy czym bank centralny jest osobą uciekającą, natomiast światłem jest Inflacja. No i pytanie, czy warto jest gasić, czy też nie. nie o gaśne. tym będziemy oczywiście mówić w kolejnym odcinku: spółki czy spod lady, a inflacja nie ma co ukrywać. Straszy. strach ma wielki. Można oczy. powiedzieć, że będzie wyższa, jak zakończysz oglądać ten odcinek, niż jak zaczynałeś bądź zaczynałaś. Przechodzimy do tematu. Spółki czy z podlady, Dawid i Darek zajmujemy się tematem wysokiej inflacji, bezrobocia. No niczym rada polityki pieniężnej, ale może już bardziej przez pryzmat e, amerykański. Tak, bo... Amerykańska, tak jesteśmy sfokusowani na Ameryka. Dzisiaj, zwadza... Dzisiaj oczywiście, bo Radzie Polityki Pieniężnej ostatnimi czasy obrywało się bardzo mocno za to, że nie podnosi stopy procentowe. Do tego stopy, stopnia, no. że Adam Glawiński powiedział, nawet żalił się trochę, że wszyscy się, wszyscy wieszają psy na NBP, na RPP, a na przykład nikt nie wini za wysoką inflację Fedu. No, właśnie. A gdy zaczęły się podwyżki stóp w Polsce, zaczęły pojawiać się głosy, że to jednak zła droga. Ja nie mówię, że u nas się zaczęły takie głosy pojawiać, bo oczywiście największy problem leży wśród tych którzy stwierdzili, że Wilanów i dwa koła kredytu miesięcznie to jest lajtowo do udźwignięcia, nie ma problemu, można się bawić, hulaj dusza piekła nie ma, co z tego, że mieliśmy przez ostatnich kilka lat bardzo wysokie marże i bardzo niskie stopy procentowe, przecież to się zmienić nie może, niczym frank droższy być nie może, bo przecież jest stabilnie. Odłóżmy tą ironię. Na bok, a przyjrzyjmy się działaniom Stanów Zjednoczonych. No bo przecież, skoro inflacja szaleje, w Stanach również, bo jest najwyższa od tam 30 parę, paru lat, od 39. Reagan'a. 39. Dokładnie, tam 6,8% wyniosła. W latach 80. ten poziom taki ekstremalny wyniósł 15%, a bodajże w 1946 albo 7 maksymalnie inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosiła 20%, ale już te 6,8% możemy uznać, że straszy. No ale Fed na wczorajszym posiedzeniu nie powiedział podnosimy stopy, jazda, tłamsimy inflację, bo przecież nasz cel inflacyjny jest tam, a my jesteśmy tu, tak? Rosja jest straszny. Do tej podwyżki nie doszło. Wręcz znowu mamy czapkę Mikołaja i rajd świętego Mikołaja. Można powiedzieć, ten scenariusz wrócił do żywych. Ale, 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 ale. Można powiedzieć, że jest coraz bardziej jastrzębio. I no, najprawdopodobniej w 2022 roku już od podwyżek stóp procentowych FED nie ucieknie, a wydaje się, że bardzo... Nie lubi tego robić. Zresztą, podobnie jak chociażby RPP, też y, można odnieść takie wrażenie, że jest to zło konieczne. Po pierwsze, hamujemy z luzowaniem ilościowym o 30 miliardów miesięcznie. No właśnie, i to jest podw jakby podwojenie tego poprzedniego taperingu, bo przypominam, że dotychczas to było 15 miliardów dolarów każdego e, miesiąca. Jeżeli w styczniu. Od stycznia będzie to 30 miliardów, no to wartość tego pandemicznego programu QE wyniesie w pierwszym miesiącu 2022 roku już w cudzysłowie oczywiście zaledwie 60 miliardów dolara, I uwaga, dolarów. I uwaga, drogi słuchaczu, zagadka matematyczna. Skoro hamujemy z tempem 30 miliardów miesięcznie, to kiedy to QE wygaśnie? Piszcie komentarzach. A to swoją jest, nie, to jest nie fair. To jest nie fair, bo Piszcie, właśnie. miałem wiem, to teraz że chcia, powiedzieć. Wiem że, chciałeś, wiem, że to chciałeś powiedzieć, ale. No właśnie. Moim zdaniem mm, szansa, że w styczniu i w lutym, no i w marcu, w marcu też zostanie utrzymane te 30 miliardów e, taperingu mm, każdego miesiąca jest niska, a Dlaczego? szczególnie że Laczego? dlatego że bardzo mocno oczekiwane jest pierwsze decyzje dotyczące podwyżek stóp procentowych są oczekiwane dopiero tak naprawdę w maju. No i? więc wynika z tego albo może wynikać z tego, że pierwsze na przykład pierwsze dane dotyczące inflacji za styczeń które będą powiedzmy, że niższe niż obecne, co jest wysoce prawdopodobne, że tak będzie, że to będzie nie siódemka z przodu, tylko że będą to na przykład okolice oscylujące między 5 a 6, więc niżej niż obecnie. To może być jednym z argumentów do tego, żeby powrócić do tego taperingu na poziomie 15 miliardów e, dolarów, więc to automatycznie trochę przedłuży to, jak długo trwało będzie to skupowanie aktywów. A Jerome Powell już wielokrotnie powtarzał, że nie będzie podwyżek stóp procentowych, dopóki całkowicie nie zostanie wygaszony ten pandemiczny program skupu aktywów. Czy na wczorajszym posiedzeniu było jasno powiedziane, że w przypadku, gdy inflacja zacznie hamować, ten tapering będzie zmniejszany? Nie. No Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo realne i nie dziwię się, jeżeli tak się wydarzy, bo gdyby te, 60, gdyby te 30 miliardów dolarów zostało utrzymane, to trzeba przyznać, że bardzo szybko się wyczerpie to źródełko. Tak jest. Zresztą, Piszcie w komentarzach, kiedy? Zresztą, biorąc pod uwagę szacunki, oczekiwania Komitetu Otwartego Rynku w 2022 roku, ma dojść do trzech podwyżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych i mniej więcej podobnie to tempo ma wyglądać w roku kolejnym. I z pewnością po reakcji giełdy i tego, że. Skala taperingu nie była zaskoczeniem, decyzja w sprawie stóp nie była zaskoczeniem, no to widać ewidentnie, że ta komunikacja dla kumatych jest dosyć uporządkowana, jeżeli chodzi o FED, o ile oczywiście dla niektórych może być nie do końca zrozumiała, bo bujamy trochę na tej krzywej Philipsa, krzywej, która pokazuje zależność między inflacją a stopą bezrobocia i obyśmy z tej krzywej nie wypadli, czyli żeby nie okazało się, że gospodarki wchodzą w straszne słowo zwane stagflacją, czyli połączeniem wysokiej inflacji z... Uwaga, e, rosnącym bezrobocie. Czyli z dwoma rzeczami, których teoretycznie nie powinno się łączyć i które nie powinny współwystępować. A jeżeli współwystępują, to znaczy, że już jest coś grubo nie tak. Bo stopami procentowymi, niestety, jednej wartości pomagamy, a drugiej przeszkadzamy. No i Jerome Powell przez długi czas, i zresztą nie tylko Jerome Powell, bo to jest osoba. Pokroju, nie pokroju. No, podobnie jak Adam Glapiński reprezentuje Narodowy Bank, Narodowy Bank Polski, także Ron Powell reprezentuje oczywiście Fed, ale oni nie decydują tylko i wyłącznie w pojedynkę, bo ich głos jest równie, równie ważny. No i gdy popatrzymy już przez pryzmat samych, komu, samych komunika, komunikatów wydawanych przez prezesów, no to oczywiście mamy zdecydowanie czytelniejszą sytuację w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że, no właśnie, Przecież bezrobocie w Polsce mamy procentowo aktualnie wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. Dobrze mówię? Chyba tak. tak. Jest, Nie pomyliłem się. Um, tak, jest wyższe, natomiast tutaj te rynki pracy są zupełnie inne. Natomiast gdybyśmy chcieli to tak zestawiać zero-jedynkowo, to pamiętajmy o tym, że Jerome Powell powtarzał od wielu miesięcy, że o stopach procentowych, o ich podwyżce będzie mowa wtedy, kiedy. Um, Poziom zatrudnienia wróci do Stanów przed. Do Stanów. Do, w Stanach wróci do stanu przed e, pandemią. No ale do dawno tego, wróciliśmy do tych poziomów. E, tak, natomiast wskaźnik bezrobocia jest wyższy niż był e, wcześniej, bo w tym momencie, w listopadzie, on wynosi 4,2%. No właśnie. I ostatni, m, procent, ostatni, ale ostatni poziom. wskaźnik miał... bezrobocia no. w lutym, m, czyli przed, w ostatnim miesiącu przed. Wszystkim epidemicznymi krachami i tak dalej, w lutym 2020 roku wskaźnik bezrobocie wynosił 3,5, więc tutaj jest jeszcze coś do zrobienia. Natomiast w Polsce warto zauważyć, że w tym momencie listopadowa stopa bezrobocia to jest 5,4, a w lutym 2020 roku tuż przed pandemicznymi zawirowaniami to było 5,5%, więc jakbyśmy chcieli iść tokiem rozumowania Jarom Powella, to w Polsce jest już przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, co też zresztą zostało wykonane. Chociaż jednego, jednej rzeczy się RPP nie trzyma, ponieważ w USA jest zachowana ta hierarchia może kolejności, kolejność, chronologiczność. W momencie, kiedy są uruchomione jakieś niestandardowe działania polityki monetarnej, takie jak chociażby właśnie skup aktywów, program QE. No to najpierw wypadałoby jego wygasić, a dopiero później korzystać ze standardowych i najbardziej mm, takich najbardziej bezpośrednich y, el, narzędzi polityki monetarnej, czyli zmiany stóp procentowych. Zresztą profesor Adam, Adam Glepiński powiedział, że jako szanujący się bank centralny będziemy robić właśnie w ten sposób. No właśnie. To, tak, rzecz. Zresztą NBP tutaj powtarzało, w zasadzie Adam Glapiński powtarzał, chociaż do, niedawno dowiedzieliśmy się w wywiadzie, że znak równości można stawiać między NBP i między Adamem Glapińskim, poni ponieważ powiedział on w jednym z wywiadów, że gdy mówi coś publicznie, to nawet jeżeli się z tym nie zgadza, powie to swoimi słowami, ze swoich, z jego ust to wyjdzie, ponieważ on jest przedstawicielem NBP. Nie jest cały. Na, szczęście błąd. nikt nie notuje słów Adamag. Nie, nie jest osobą Wróćmy prymatu. do Stanów Zjednoczonych, wróćmy tak. do Stanów Zjednoczonych. A i to, tutaj... co jest ważne, i chyba wydaje mi się, że nie do końca nie do końca się też przywiązuje do tego wagę, to pamiętasz na pewno o tym, co już wspomniałem, że powtarzano wielokrotnie, że nie będzie podwyżek, podwyżek stóp procentowych, dopóki ten rynek pracy nie, dopóki bezrobocie nie wróci do poziomów sprzed pandemii. Natomiast teraz na wczorajszym posiedzeniu. Bardzo podobny komunikat, ale małe niuanse, mała zmiana. Ponieważ przy inflacji, to jest komunikat FEDU, część komunikatu FEDU. Przy inflacji, która od pewnego czasu przekracza 2%, no i tuż całkiem długo, stopy cel, przy inflacji, która przekracza 2% cel inflacyjny, stopy funduszy federalnych powinny zostać utrzymane aż do osiągnięcia przez rynek stanu który będzie uznawany przez FED za poziom pełnego zatrudnienia. No i tutaj zmieniliśmy z bardzo, konkretnego, z bardzo konkretnego określenia ma być powrót do stanu sprzed pandemii na stan, który FED uznaje za pełne zatrudnienie. No i teraz do końca nie wiadomo, co FED uzna mhm. za pełne zatrudnienie bo to tak naprawdę nic yy, nie znaczy. Tu jest znak zapytania. Na pewno widać, zresztą rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie bardziej czuły. Na tego, tego typu, czy jakiekolwiek zmiany gospodarcze, bo i szybciej stać się bezrobotnym w USA niż chociażby w Polsce, czysto prawnie. Ale też ta stopa w momencie odradzania się koniunktury znacznie hmm. szybciej, stopa bezrobocia znacznie szybciej zjeżdża w dół. Tak jest. Natomiast to, czego zaczynają pomału ekonomiści się obawiać, to jest ten efekt stagflacji. Czyli, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, staje przemysł, czyli to teoretycznie rośnie nam bezrobocie, ale w tym samym czasie rośnie nam inflacja. Takie sytuacje miały miejsce wcześniej, chociażby w latach 70., kiedy doszło do ograniczenia wydobycia ropy, czy po prostu ropy zabrakło, brakuje nam surowca, w rezultacie czego staje nam przemysł, ale w związku z tym, że brakuje nam tego surowca, rosną nam też ceny. No bo surowiec trzeba zdobyć, im mniejsza podaż, tym oczywiście ceny nam rosną, i to jest sytuacja oczywiście bardzo niefajna, w momencie kiedy tak naprawdę mamy też taki efekt troszeczkę strzału podażowego nie tylko popytowego, czy nawet tego popytowego tutaj musiałoby nam zabraknąć, ale jednak po pandemii, gdybyśmy chcieli poszukać takich punktów wspólnych, to mamy sytuację problemu z transportem problemu z półprzewodnikami, mamy takie elementy też problem, problematyczne z surowcami, to widać, bo tutaj to zostało jak, naj, jak najbardziej uwypuklone, pokazane. Nawet ale... rynek energetyczny jako całość jest tak bardzo jest. mocno naruszony. Tak jest, dokładnie, ale z drugiej strony ta inflacja też wywołana jest bardzo dużym popytem, więc w momencie kiedy ten popyt będzie ściągany, no bo na przykład rosnąć będzie bezrobocie, więc już tak chętnie nie będziemy wydawać, no to to będzie wpływało na jednak duszenie i zabijanie inflacji, więc ta stagflacja nie do końca może rzeczywiście wystąpić albo przynajmniej nie przy tak wysokich odczytach inflacyjnych, jak wygląda to, jak wyglądało to Wcześniej, bo przypomnę tylko, że w latach 70. w Stanach Zjednoczonych w 74. inflacja wynosiła 11%, 11% a przy tym y, zmiana PKB wynosiła minus 0,5%, rok później 9%, a PKB spadło o 0,2%. to oczywiście przede wszystkim przekłada się później na. Społeczeństwo. A te wszystkie takie stagflacyjne zapędy to jest przede wszystkim największy problem w tym banku centralnego, no bo nie ma standardowego rozwiązania na wyjście z tej sytuacji, no bo zmieniając stopy procentowe, bardzo mocno wpływamy negatywnie na drugi bodziec, który też chcielibyśmy stłamsić, wyeliminować. No i zadajemy sobie pytanie, czy te podwyżki nie przyjdą zbyt późno, no bo jeżeli. Spóźnił się, spóźniła się Rada Polityki Pieniężnej, bo tak się mówi, że ona się, że ona się spóźniła i te podwyżki będą większe niż musiałyby być, gdyby były wcześniej, czyli gdyby ten taki hamulec był, był zaciągnięty wcześniej, no to no właśnie Stany Zjednoczone jeszcze tych stóp procentowych nawet nie zaczęły podnosić. Mamy oczywiście w w pełnym stopniu, w pewnym stopniu zdyskontowane podwyżki na przyszły rok o te 25 punktów bazowych trzykrotne, bo tak to wygląda w, w projekcji, że to jest możliwe i, i jest bardzo prawdopodobne do zmaterializowania się. No, ale właśnie, 2% to jest, w 2024. Tak i no właśnie czy to nie jest, nie jest za późno i czy nie będzie zbyt dużego szoku dla. No bo popatrzmy na sp, przez pryzmat zwykłego, przeciętnego. Kowalskiego, który aktualnie co miesiąc, może nie co miesiąc, co kwarta, w zależności od tego, jaki ma Wibor, czy tam ma ustalany na ratę kredytu na podstawie WIBORu 3M czy 6M, no to te raty kredytu nam będą jednak mimo wszystko rosły. Pytanie, czy procentowo będą rosły szybciej, niż rosną wynagrodzenia, a wynagrodzenia, czy będą rosły w takim tempie jak rośnie efektywność. O, o tym, że nie rosną tak jak rośnie efektywność, to już wiemy, bo to widać na, na danych, że, tej efekty że za wzrostem wynagrodzeń nie stoi większa efektywność, więc to nam się na inflację przekłada, no ale już wzrost stóp procentowych no, będzie i to już czuć, że jest bolesny, bo dalej stopy procentowe nie są na jakimś wysokim poziomie, a już się zaczyna pojawiać Lament jest już pewien różnych. niepokój zauważalny i co więcej, to jest bardziej, jeżeli już porównujemy USA i Polskę, to to jest dużo bardziej polski problem niż problem w Stanach Zjednoczonych. Z tego prostego, między innymi z, tego proste, z tej prostej przyczyny, że w Stanach Zjednoczonych kultura kredytów o stałym oprocentowaniu jest. Długa i szeroka. Wręcz mm, kredyty hipoteczne, które mają oprocentowanie takie, które będziemy znać od samego początku zaciągnięcia zobowiązania do jego ostatniej raty, to jest coś mm, nawet popularnego. Szere... Miałem mówić, w Polsce jest jak Yeti. W po... Tak, w Polsce, jeżeli. Y... Po pierwsze, nawet było rekomendowane, nie wiem czy pamiętasz, przez yy, chociażby przez KNF, czy przez Walkik. rekomendowane było do banków wprowadzenie do oferty kredytów właśnie o kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Dotychczas w tej chwili, jeżeli chcemy taki kredyt zaciągnąć, to to najczęściej jest stałe oprocentowanie na 3 do 5 lat, co średnia długość takiego kredytu to 20 lat, więc to raczej... No nas... i Koszt takiego kredytu, tak. przynajmniej w tym okresie jest... Yy, no. To jest wysoki koszt ubezpieczenia, bym powiedział. Można tak to, to można tak to uznać. Natomiast pojawiła się bardzo szybko informacja, że no nie ma w Polsce zainteresowania kredytami o stałym oprocentowaniu. Być może jest tak dlatego, że te kredyty, przynajmniej w obecnej formie, po prostu się nie za bardzo opłacają. Więc rzeczywiście te nagłe, szybkie, dynamiczne zmiany, a w zasadzie wzrosty stóp procentowych. Dla osób, które właśnie w środowisku niemalże zerowego oprocentowania nominalnego NBP I plus wysoki marsz. To rzeczywiście może być problem. I sam fakt, że NBP tak długo z tym zwlekał, być może być może oznacza teraz to, że trzeba będzie podnieść je wyżej niż. Można byłoby to zrobić, gdyby na przykład zacząć w okolicach wakacji, tak jak na przykład nawet już po, już po Węgrzech i po Czechach, zacząć te podwyżki stóp. Zresztą widać, że trochę to siedzi na wątrobie Adamowi Glepińskiemu, ponieważ na ostatnim, po ostatniej podwyżce stóp procentowych odniósł się do tego po raz pierwszy i powiedział, że on nie do końca rozumie tego zarzutu, że zbyt późno. Podniesiono stopy procentowe, tak jak na przykład w innych krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Nie wolno porównywać ze sobą żadnych gospodarek i nie można też stwierdzić, czy gdybyśmy podnieśli stopy parę miesięcy wcześniej, to czy inflacja byłaby teraz w Polsce e, niższa. Jedno jest pocieszające, że mówimy o tym, że jesteśmy opóźnieni, a nie że działamy odwrotnie. Tak jak na przykład Turcja, która walczy z inflacją. No, redukując stopy procentowe, pompując troszeczkę więcej pieniędzy w gospodarkę. No i widzimy to, efekt jest pięknie widoczny na wykresie liry tureckiej, która w stosunku do chociażby amerykańskiej waluty, no po prostu zbiera bęski, No ale tu mówimy już o podejściu takiej, takie, zupełnie takiej nowej ekonomii, czy próby stworzenia nowej ekonomii, która jednak działa. Tak, jak te teorie i prawidłowości, które znane są nam od lat. Ja myślę, że wykres liry tureckiej do dolara amerykańskiego, podobnie jak wykres bitcoina, będzie używany przez najbliższe miesiące przez brokerów forexowych, szczególnie o tej gorszej reputacji, do tego, żeby zdobywać nowych klientów. A przeszkoleniowców, żeby pokazywać, Popatrzcie. gdzie bym kupił, gdzie bym... Easy predał. money. To easy było money. easy money. Easy money. Kochani, bo o tym temacie będziemy jeszcze mówić mnóstwo razy na naszym YouTubeowym kanale, ale odebraliśmy, ja może w ten sposób pokażę... To jest premiera. On, to jest premiera. Pierwszy raz widoczne jest najnowsze wydanie magazynu. Ja tutaj, zamiast mojej twarzy, będzie twarz Benjamina Franklina. W takiej kurteczce e, fajnej. W takiej kurteczce, no takiej, no, no bidnej kurteczce, który pali sobie, żeby mu Chyba, było ciepło. Chyba, że to ciepło, jest Balenciaga. Żeby mu było ciepło. Możliwe, że Balenciaga. Albo żywąsi, ci, bo że, tutaj są, że, są w ofercie nie, takie. Nie, to możliwe, że bardziej Balenciaga, no. Nie mają takie sobie, pali sobie e, dolarami, w, żeby po prostu mu było ciepło. Inflacja straszy, no bo straszy. Ten magazyn został wyzwa wyz wyz wyzwany, wysłany. Do prenumeratorów, więc blada moment powinien być już u Was. A w tym magazynie piszemy oczywiście o inflacji, o stopach procentowych, o kryzysie transportowym, kryzysie półprzewodnikowym, kryzysie energetycznym. Piszemy o shitcoinach, no bo jak można nie pisać o shitcoinach, jak Elon Musk cały czas na tej toalecie porcelanowej tweetuje i wprowadza wielki zamęt. Zresztą został też przez. Timesa wybrany oso osobowością osobistością roku nie osobowością, Przecież więc bardziej się, pasowałby do osobowości też. Bardziej by pasował do, nawet można dla niektórych powiedzieć, że to nawet jest osobliwość. Ale to zostawmy. Magazyn jest już dostępny. Mam nadzieję, że prenumerujesz i czytasz. No To wydanie jest naprawdę bardzo fajne, merytoryczne. W Empiku jeszcze pod koniec tego tygodnia jest szansa piątek na to, że się w Empiku pojawi. A nie ma już pojawi. teraz? Nie, bo dzisiaj dopiero odebraliśmy, więc Aha. na półki powinno wjechać. Możliwe, że nawet już, już jutro. Ale pamiętajcie, że prenumerata jest lepsza. Zarówno dla Was, jak i dla nas. Cenowo na pewno. Tak. Nawet, przy wysyłce, się, nawet przy wysyłce się opłaca, a jakieś bonusiki można e, czasami zgarnąć. Napiszcie, czy czeka nas stagflacja, czy się tego obawiacie? No I w jakim stopniu podwyżka stóp procentowych wpływa na Wasze e, zarobki? E, no i. Co z tym fantem? Zarobki, czy może bardziej Jezu, obciążenia na wasz, ale... na wasz budżet? Dobrze, że wyłapałeś. Stopy ja procentowe taki... też wpływają na zarobki, nie da się ukryć. Szczególnie w e, tak. perspektywie co no. najmniej średnioterminowej. No tak, bo rozp rozpędziłem się, ale po to prowadzimy ten, po to tu jest duet, żeby było duet, a nie. Duet, tak jest. Dokładnie, dokładnie. Ja się kłaniam nisko, życzę udanych inwestycji. Będziemy jeszcze przed nami Wigilia, przed nami podsumowanie Roku, przed nami plany na kolejny rok Czyli prognozy na kolejny rok Więc przygotujcie się, bo na pewno W tym tygodniu 50 tysięcy subskrypcji, moi drodzy A, no i dziękujemy za 50 koła subów Może jakiegoś speciala zrobimy 50... na 50 Tak, ja już Specjalny jest Special Aha, a, ale nie, bo jak się jest youtuberem To się robi takie specjalne, jakieś i tam na przykład Się coś rozpakowuje no, Nagraj jak albo... i to puścimy Coś takiego Piąteczka, piękne dzięki za suby. I to nie są suby od słupów, tylko od prawdziwych ludzi, czyli od Was.